Dzień dobry, witam Państwa, nazywam się Szymon Gilis. Dzisiaj widzimy się, słyszymy się w sumie z Ziemowitem. Ziemowit, który jest człowiekiem, szczerze mówiąc, na Podkarpaciu i w Małopolsce, po części legendą. Ale dlaczego, za chwileczkę się dowiemy. Ja bym bardzo prosił, Ziemowicie, żebyś się nam tutaj wszystkim słuchającym przedstawił. Z tak mocnym wejściem ja nie wiem, czy jestem w stanie dorównać tej mojej legendzie. To, że zajmuję się rekonstrukcją od 20 lat, to jeszcze tak bardzo dużo nie znaczy, ale pewnie pytasz mnie o to, dlatego że 15 lat temu strzelił mi do głowy taki pomysł, żeby wybudować słowiański gród. I ten pomysł był na tyle szalony, że udało się go zrealizować. A udało się go zrealizować już 9 lat temu na terenie gminy Dębica, gdzie przy dużej przychylności wójta tamtejszej gminy, pana Stanisława Rokosza, udało się postawić replikę słowiańskiego grodu z X wieku i wtedy zacząłem być już trochę bardziej znany, bo ten gród do zeszłego roku odwiedziło już w sumie około 70 tysięcy ludzi, więc stało się to takim dużą atrakcją turystyczną naszego regionu. To nie była tylko i wyłącznie fantastyczna zabawa rekonstrukcją, bo przypuszczam, że dużo ludzi traktuje rekonstrukcję historyczną jako naprawdę bardzo dobrą zabawę, ale w Twoim wykonaniu to była także praca edukacyjna z miejscową ludnością, dziećmi, ale nie tylko miejscowymi, bo także i przyjezdnymi, żeby nauczyć ich o naszych korzeniach, o kulturze. Tak, to się okazało, właściwie to się okazało później, że to, ta cała działalność bardzo mocno podążyła w kierunku edukacyjnym. Ja, kiedy zaczynałem to robić z garstką ludzi, powiedziałem im zupełnie szczerze, słuchajcie, gmina wybudowała dla nas gród, możemy go objąć, będziemy tam działać, ale tak naprawdę ja nie wiem, co nam ta działalność przyniesie, bo to jest praktycznie działalność bez precedensu, prawda? Mamy pomysły, mamy ręce i mamy miejsce do działania. I okazało się, że jak zaczęliśmy organizować działalność edukacyjną polegającą na początku na bardzo skromnych, a potem coraz bardziej rozbudowanych, żywych lekcjach historii, to spotkało się z ogromnym zainteresowaniem i dosłownie po kilku sezonach, po dwóch sezonach już działalności, szkoły zaczęły do nas walić drzwiami i oknami dosłownie. Więc byliśmy zaskoczeni i potem poszliśmy tym tropem, rozwinęliśmy bardzo mocno przez te lata właśnie tą działalność edukacyjną, ponieważ okazało się, że szkołom i dzieciom bardzo podoba się tego typu przedstawienie im historii, tego typu przekaz na temat naszych słowiańskich przodków. My uświadomiliśmy sobie to, że przede wszystkim przekazujemy im entuzjazm do historii, a nie jakieś tam daty czy wydarzenia, które one mogą zapomnieć, tylko jak gdyby przez skórę przesiąkają tym naszym entuzjazmem do historii i to spotkało z ogromnym też entuzjazmem z drugiej strony i stąd też zrodził się powiedzmy nasz sukces, który trwał do 27 grudnia 2020 roku. No właśnie, ja byłem u was i pamiętam to jakby to było wczoraj, bo gród jest naprawdę postawiony na przepięknym miejscu, na wzgórzu samym, z niego się rozciąga przepiękny widok na całą okolicę, lasy, doliny, to po prostu coś bajecznego. W takich miejscach dzieci nie tylko i wyłącznie dostają kawał tekstu i surowej wiedzy, ba, nawet nie dostają tutaj obrazka czy filmu, oni w tym uczestniczą i to jest naprawdę przepiękna rzecz, a widziałem twoją grupę, która naprawdę żyła tym wszystkim. No ale co, no przyszedł czas pandemii. Powiedz mi, w marcu 2020 roku, jak poradziłeś sobie z czasem pandemii od tego marca 2020 roku? Na początku bardzo mocno liczyliśmy na to, że to jednak szybko minie. Że do maja maksymalnie to potrwa, wszystko się uspokoi i w maju, w czerwcu, kiedy mamy zwykle największy nalot szkół, że tak powiem, będziemy mogli normalnie prowadzić działalność. Niestety okazało się, że do połowy maja w ogóle nie mogliśmy otworzyć grodu, bo tak wtedy kazano, że tak powiem. Pamiętamy zamknięcie muzeów, teatrów i tak dalej, to też nas dotyczyło. Więc dopiero otworzyliśmy w połowie maja, ale to było takie otwarcie na pół gwizdka, tylko dla turystów indywidualnych, tylko dla osób wtedy w maseczkach i nie było w ogóle mowy, żeby przyjeżdżały grupy szkolne, ponieważ one same się bały
i nasza główna działalność edukacyjna praktycznie umarła. W maju, czerwcu, kiedy do nas przyjeżdżało prawie 100 szkół, wtedy przyjechało 0. Więc wówczas maj, czerwiec, zamiast kilkudziesięciu, prawie 100 wycieczek jak co roku, mieliśmy 0, dokładne 0, ponieważ no, strach zapanował w szkołach i te grupy nie przestały do nas przyjeżdżać. Później wtedy już uświadomiłem sobie, że ten sezon będzie bardzo, bardzo ciężki. Natomiast no, my byliśmy zobowiązani do zapłacenia gminie czynszu, no bo płaciliśmy za tą dzierżawę. To się w ogóle ludziom wydawało niewiarygodne, jak pytali nas o takie bardziej finansowe strony naszej działalności. Wszyscy, którzy przychodzili do nas, praktycznie byli przekonani, że my jesteśmy dotowani przez gminę, że taka atrakcja działa z dotacji gminnej, plus jeszcze my tam coś zarabiamy i to w ten sposób. Natomiast to wyglądało zupełnie inaczej. Myśmy cały czas musieli od samego początku płacić dość duże pieniędzy gminie. Ten czynsz wynosił 25 tysięcy rocznie i wtedy, kiedy już te grupy szkolne w maju, czerwcu nie przyjechały do nas, wtedy uświadomiłem sobie, że ten sezon będzie na tyle trudny, że trzeba się zgłosić jednak do gminy z prośbą o obniżenie tego czynszu, przynajmniej o połowę, żebyśmy mogli spiąć w ogóle ten nasz budżet. I co mnie bardzo zaskoczyło, to pismo, które złożyłem w maju, praktycznie od razu spotkało się z odpowiedzią taką kompletnie odmowną. To było na zasadzie, nie ma takiej możliwości. No to w takiej sytuacji stwierdziłem, że nie będę ryzykował finansów całego stowarzyszenia i po konsultacji ze starszyzną uznałem, że trzeba złożyć wypowiedzenie umowy. W czerwcu 2020 roku złożyliśmy wypowiedzenie umowy dzierżawy z prośbą o natychmiastową realizację, no bo nie chcieliśmy gdyby pogrążać się w kosztach z każdym dniem. Co spotkało się z tym, że zostałem zaproszony na spotkanie właśnie z wójtem. I na tym spotkaniu doszliśmy do takiego porozumienia, że gmina chciałaby, żebyśmy dalej prowadzili tą działalność. Wiadomo, wtedy tłumaczono to, że z powodów formalnych nie mogą nam umorzyć tego czynszu, dlatego dostaniemy pomoc w innej formie, żebyśmy mogli jak gdyby zbilansować to w naszym budżecie. I ta pomoc miała nastąpić we wrześniu i październiku 2020 roku. Takie deklaracje przyjąłem z dużym zadowoleniem. Zresztą nie miałem też powodu nie ufać tym deklaracjom, ponieważ tak jak wspomniałem na samym początku, dzięki wójtowi Rokoszczowi ten grunt w ogóle powstał, więc to była osoba, która nam przez lata była bardzo przychylna. Więc biorąc to wszystko za dobrą monetę, działaliśmy dalej. Przyszły wakacje. Wakacje to był czas całkiem nie najgorszy stosunkowo, ponieważ jak pamiętamy w telewizji, premier obwieszczał wszystkim, że wirus już przegrał, wirusa nie ma, wszyscy na wybory i tak dalej. Więc turyści też to uwierzyli i było stosunkowo dużo turystów indywidualnych przez wakacje. To byliśmy nawet zaskoczeni, że w stosunku do maja, czerwca nagle w wakacje uderzyło tak dużo ludzi, ale to siła mediów, wiesz dobrze jak to jest. Po wyborach zaraz, początek sierpnia, już zupełna zmiana narracji była w mediach, już wirus wrócił nagle i turyści też się skończyli. I praktycznie to już był koniec sezonu, wrzesień, październik to już praktycznie były garstki ludzi. Skończyliśmy sezon w połowie października i nie doczekaliśmy się niestety obiecanej pomocy ze strony gminy. Ja tam próbowałem zagajać, czy ten temat mógłby wrócić, czy moglibyśmy zrealizować tą obietnicę i tak dalej, i tak dalej. No niestety byłem jak gdyby zbywany, że tak powiem. Więc ja też nie jestem jakąś osobą bardzo nachalną, więc chwilowo zostawiłem ten temat, po czym właśnie 27, właściwie 28 grudnia przyszło pismo do nas o tym, że gmina Dębica wypowiada nam umowę dzierżawy ze względu na to, że zalegamy z płatnością czynszu. To było faktem oczywiście, bo nie płaciliśmy tego czynszu, bo nie mieliśmy za bardzo z czego i z drugiej strony mieliśmy obiecane coś innego, nie? Tak to wyglądało. To był szok i z tego co pamiętam, w tym szoku raczej zrobiłeś w sumie film dosyć ciekawy, który też Słowiańska Agencja Prasowa udostępniła. Jak i zbiórkę na nową siedzibę w sumie stowarzyszenia, można by było powiedzieć, i to dość niedaleko,
plany są naprawdę bardzo ambitne, tutaj trzeba powiedzieć, ale w momencie udostępnienia tego filmu jednak wójt Stanisław Rokosz się troszeczkę bardziej uruchomił. I na czym wygląda, jak wyglądały w ogóle możliwości? Tak, tylko tutaj doprecyzujmy. Kiedy przyszło to pismo, to było duże zaskoczenie. Później do wyprowadzki dostaliśmy tylko 2 tygodnie. I ten film właśnie, o którym wspominasz, który bardzo się szybko rozszedł w internecie, to było też dla mnie ogromne zaskoczenie, że nagle w 2 dni chyba 10 tysięcy odsłon taki film. Tak dużo ludzi to interesuje. Ten film został nagrany już po naszej wyprowadzce, bo do końca tak naprawdę ja do końca nie wierzyłem, że do tego dojdzie, nie? Bo po 9 latach całkiem niezłej współpracy nagle coś takiego. O tych deklaracjach dogadania się ze strony wójta, to niestety były takie doniesienia medialne jedynie. Nigdy żadna propozycja, powiedzmy, dogadania się nie padła. Natomiast w mediach tak, w mediach to padało notorycznie i tak opinia publiczna moim zdaniem została dosyć mocno uspokojona tym, bo przecież o co chodzi? Przecież tutaj widać bardzo dobrą wolę ze strony wójta. I ta dobra wola rzeczywiście się skrystalizowała w postaci umorzenia nam tego czynszu, co się odbyło parę dni temu i co było też kolejnym zaskoczeniem, ponieważ wcześniej, tak jak mówiłem, w maju jeszcze odpowiedź była zupełnie, że to jest niemożliwe i tak dalej. Teraz nagle okazało się to całkiem możliwe i dosyć szybko przeprocedowane. To było zaskakujące dla mnie, ale przyjąłem ten akt dobrej woli bardzo jako dobrą monetę i w sumie ja i członkowie mojego stowarzyszenia mieliśmy pewną nadzieję, że być może jest jakaś szansa powrotu do Stobiernej i jednak ta sytuacja się trochę odwróci, prawda? Tymczasem okazało się, że absolutnie nie, że gmina ma zupełnie inny plan na to, co tam się ma dziać. I ja to rozumiem. No, łaska pańska na pstrym koniu jeździ. O to się nie ma co obrażać, ale no, było to bardzo zaskakujące te wszystkie wydarzenia krok po kroku dla nas. Jak wyglądała w ogóle współpraca z mediami i jakie materiały o was, o tobie i o stowarzyszeniu, jak i o całym grodzie zostały udostępnione, tak samo jeżeli chodzi o materiał w sprawie ugody między stowarzyszeniem, jak i wójtem. Tak, zainteresowanie mediów rzeczywiście było bardzo duże. Wiele mediów chciało być rzetelnych, więc starało się zaczerpnąć zarówno od nas opinie o tym, co się wydarzyło, jak i ze strony gminy. I te opinie były dosyć zróżnicowane, prawda? Inne. Więc starali się przedstawić oba punkty widzenia. Natomiast dużym zaskoczeniem było to, co zrobiła lokalna telewizja, ponieważ parę dni po tej naszej, powiedzmy, ugodzie to tak trochę mowa, jak był jakiś konflikt, bo tak naprawdę konfliktu nie było nigdy żadnego, no po prostu gmina, korzystając ze swojego prawa, wypowiedziała umowę, to nie jest żaden konflikt, ale powiedzmy, że po tej ugodzie lokalna telewizja wypuściła bardzo nieładny materiał, moim zdaniem, gdzie naprawdę no, dosyć mocno propagandowy sposób zmontowano różne wycinki rozmów, mojej nie tylko, plus nagrano takie ujęcia, powiedzmy, specjalnie przerysowane i narrację do tego podłożono. Proszę, zobaczcie, do czego doprowadziło stowarzyszenie w Stobierny ten grunt. No właśnie, do czego? Opowiedz mi, co powiedziała lokalna telewizja na temat waszej działalności w grodzie w Stobierna? Opowiedziała o tym, jak przez lata zaniedbań gród został doprowadzony do bardzo, bardzo złej sytuacji technicznej. Tylko że odbiór tego jest taki, że te wszystkie zaniedbania zostały wykonane przez nas. Tymczasem, jeżeli ty wynajmujesz mieszkanie, to odpowiadasz za to, żeby nie pobrudzić ścian, ewentualnie żeby płacić rachunki za prąd, a nie o to, żeby naprawić dach w mieszkaniu, który wynajmujesz, prawda? I to na tej zasadzie jest. My dostaliśmy grunt taki, jaki dostaliśmy, z wszystkimi jego zaletami i wadami, a tych wad konstrukcyjnych było od samego początku w nim bardzo wiele. I bardzo przez lata też staraliśmy się o to, żeby gmina jakoś wykonała pewne naprawy, żeby to poprawić. Niestety to spotykało się raczej z małym zainteresowaniem. Dobrze, ale
ten grunt musiała zrobić jakaś firma, więc no, na pewno tamci ludzie, którzy robili to wszystko, mam nadzieję chociażby, że wiedzieli, co robią, ale na każdą rzecz, na każdą usługę w naszym kraju przysługuje coś takiego jak reklamacja. Czy w momencie, jak weszliście na grunt i zobaczyliście, co zastaliście, składaliście jakiekolwiek reklamacje do tej firmy? Tak, masz rację. Myśleliśmy dokładnie tak samo jak ty. To znaczy, kiedy po pierwszych latach działalności zobaczyliśmy, że na przykład chaty są tak pokryte, że normalnie w czasie deszczu leje się do środka woda ciurem, udaliśmy się do gminy w sprawie właśnie tego, żeby ta firma, która to zrobiła, naprawiła te dachy, żeby po prostu pokryła je w jakiś sposób skuteczny, prawda, bo całe drzewo moknie i tak dalej. Okazało się, że ta firma po roku od wygrania tego przetargu na budowę grodu po prostu zniknęła, przestała istnieć i nie było nikogo odpowiedzialnego za to, żeby te uchybienia konstrukcyjne naprawić. Później podobnie stało się z firmą, która położyła strzechy po paru latach wreszcie, bo trzeba było znaleźć inną firmę, która pokryje ten dach, żeby były dobrze pokryte. I ta firma położyła te strzechy, ale tak samo położyła je dosyć niechlujnie. Te strzechy po roku, czy właściwie po takiej mocniejszej wichurze zaczęły znowu przeciekać, po czym okazało się, że firma nie istnieje. Więc dobór tych wykonawców, powiedzmy, nieszczęśliwy. Czasami tak się zdarza, ale w tej chwili bym chciał jeszcze sobie poruszyć taki bardziej przyjemny temat, bo wiem, że się zaangażowałeś także w budowę nowego grodu, który patrząc się na plany, które umieściłeś na internecie, to będzie naprawdę kawał gigantycznego grodu z dużą ilością podgrodzi i najfajniejsze jest to, że założyłeś zrzutkę na to i bardzo dużo ludzi już cię wsparło i braknie w tej chwili już naprawdę niedużej ilości pieniędzy na to, żeby wykonać plan tego fantastycznego ogrodu. Jak to wygląda? 3 lata temu, kiedy już przeżywaliśmy kolejny najazd grup szkolnych na Stobierną, doszliśmy do wniosku, że nie jesteśmy w stanie pomieścić tak dużego zainteresowania w tak małym grodzie. Więc zaczęliśmy rozglądać się po okolicy, w której gminie można by było lokować naszą nową osadę słowiańską. I tutaj trafiliśmy na bardzo dużą przychylność ze strony pani burmistrz Pilzna. I tam okazało się, że są piękne tereny inwestycyjne nad Zalewem Strzegocickim. Po kilku latach dogrywania tego tematu, po tym jak 2 lata temu obsadziliśmy sobie ten teren już 3000 drzew, żeby wygrodzić się od cywilizacji zupełnie, w październiku zeszłego roku podpisaliśmy wreszcie umowę dzierżawy na tereny nad zalewem i rozpoczęliśmy formalnie starania o budowę nowego grodu. Liczyliśmy tak naprawdę, że w większości zupełnie pokryjemy go z środków własnych, po prostu z przychodów, które mieliśmy w Stobiernej, będziemy w stanie realizować krok po kroku prace budowlane. Niestety ta możliwość zarabiania została nam zabrana, więc postanowiliśmy ogłosić zrzutkę. I powiem szczerze, zrobiłem to z dużą niechęcią, ponieważ ja nie jestem człowiekiem, który lubi wyciągać ręce po pieniądze. Byłem bardzo sceptyczny. Natomiast pozytywny odzew, którym spotkało się to, że chcemy w ogóle budować nowy gród i to, że chcemy zebrać na to jakieś tam pieniądze, przerosło nasze oczekiwania. Zrzutka bardzo szybko zaczęła się napełniać. I w tym momencie, właśnie tak jak wspomniałeś, jest już bliska ukończeniu, za co bardzo dziękuję i jestem naprawdę zachwycony tym. To jest tylko spora, bardzo ważna część, bo to są pieniądze na drzewo. Do tego jest znacznie większa kwota, która jest potrzebna na robociznę. Z tym, że tutaj chcemy polegać na pracy członków stowarzyszenia, którzy wszyscy oczywiście bezpłatnie garną się do pracy przy budowie nowego grodu, ale też od stycznia do dzisiaj zgłosiło się już do nas ponad 20 wolontariuszy, którzy też chcą z nami budować nowy gród. I tych osób praktycznie codziennie przybywa. Co chwilę dostaję kolejne maile z propozycjami od osób, które tak, chcemy przyjechać, budować z wami. Jest to świetna inicjatywa. Z drugiej strony też bardzo pomaga nam gmina Pilzno, ponieważ gmina Pilzno zapewnia nam mieszkania dla tych wolontariuszy. Także kiedy oni przyjadą, mają spokojnie miejsce gdzieś przespać, umyć, fajną kuchnię, tam będziemy dla nich gotować jedzenie, także zapewniamy im wszystko z naszej strony. Tylko przyjechać i wspólnie z nami robić to wielkie przedsięwzięcie, to będzie wspaniałą przygodą, myślę.
co będzie niespotykanego w tym grodzie, bo z tego, co patrzyłem na planach, to jednak będzie to bardzo wyjątkowy gród, nie tylko i wyłącznie jedyny taki na skalę polską, ale nie wiem, może na całą skalę europejską. Jak to wygląda? Unikatowość tego miejsca będzie polegała na tym, że tam będzie zrekonstruowane życie Słowian sprzed 1000 lat tak dokładnie, jak tylko się da, i nie wchodzimy w żadne kompromisy ze współczesnością. To znaczy, na terenie 7 hektarów nie będzie ani grama współczesności, dlatego ci ludzie, którzy tam wchodzą, będą mogli zupełnie się przenieść w czasie. Chcemy nie tylko mieć, tak jak to w różnych innych skansenach w Polsce jest, że są chaty, jest jakieś wyposażenie i jest parę przebranych osób. Absolutnie to nie o to chodzi. My chcemy iść znacznie, znacznie dalej. Zamierzamy tam hodować dawne zwierzęta, zamierzamy tam uprawiać dawne rośliny, zamierzamy tam rekonstruować dawne rzemiosło, zamierzamy też budować łodzie, które będą pływały po tym zalewie, i to też będzie element, z którego będzie można skorzystać. Zamierzamy rekonstruować średniowieczne rybołówstwo, czyli praktycznie wszystkie aspekty życia naszych przodków chcemy na tym ogromnym obszarze zrekonstruować, i dlatego będzie to ewenement na skalę europejską, ponieważ tak dużego miejsca z tak dokładną rekonstrukcją średniowiecza nie ma. Wydaje mi się, że całe to przedsięwzięcie nie będzie tylko i wyłącznie wspaniałą rzeczą dla edukacji młodego pokolenia, ale także dla uniwersytetów różnego rodzaju, gdzie archeologia eksperymentalna jest coraz ciekawszą dziedziną nauki, i mam nadzieję, że naukowcy pokroju państwa lisów będą mogli do ciebie przyjechać i ugotować w swoich garach jaką fantastyczną polewkę. Kiedy zaczynacie w ogóle z budową? Jesteśmy już o krok od rozpoczęcia tej budowy. Myślę, że za 2-3 tygodnie już będziemy mogli się pochwalić zdjęciami z placu budowy. Tak jak wspomniałeś, archeologia doświadczalna to jest jedno z bardzo istotnych elementów naszej działalności. Wystąpiliśmy do różnych już uniwersytetów o współpracę. Oni są też bardzo zainteresowani. Państwo lisowie, mam nadzieję, że nas słuchają, też są bardzo ciepło zapraszani do nas. Tylko jeszcze takie małe sprostowanie chciałbym tutaj zamieścić, bo uświadomiłem sobie, że powiedziałem o tej zrzutce, o tej pracy. To jest ta zrzutka, te 18 tysięcy plus ta praca, którą teraz złożymy, to jest wszystko tylko początek. To jest pierwszy etap i jeżeli to ukończymy, to powiedzmy ten cały nasz projekt będzie gotowy w 20% maksymalnie. Bo to jest bardzo duży projekt, tak jak wspomniałem, i zagospodarowanie tych wszystkich 7 hektarów zajmie nam co najmniej 5 lat. Ponieważ teraz powstanie osada słowiańska niedużych rozmiarów, taka jak w Tobiernej. Natomiast docelowo my chcemy postawić tam wielkie trzyczłonowe grodzisko z usypanymi porządnymi wałami, i to będzie ten główny element tego całego kompleksu, który powstanie dopiero za kilka lat, bo to też wymaga większych przygotowań, większych środków, jeszcze większej ilości wolontariuszy, ale nie rzucamy się na środek drabiny, małymi kroczkami będziemy to realizować. Wszyscy za was będziemy trzymać kciuki, a dla tych wszystkich, którzy nas dzisiaj słuchają, przypomnę, że pod tym podcastem jest link także do zrzutki na budowę waszego grodu, i miejmy nadzieję, że dużo ludzi zrzuci się na to. Dlaczego? Ponieważ jest to dziedzictwo naszej kultury, a gdybyśmy my ją utracili, to stracilibyśmy także i narodowość, swój własny język i to, jak się zachowujemy przy stole czy na baletach. Więc ja dziękuję ci bardzo za fantastyczną rozmowę i proszę wszystkich oczywiście tutaj w moim imieniu na to, żeby wpłacali te pieniążki na tą zrzutkę, bo nie trzeba naprawdę gigantycznych ilości pieniędzy, wystarczy duża ilość osób, a nie duże ilości pieniędzy, 5-10 zł w zupełności wystarczy, a ziarko do ziarka i uzbiera się miarka. Moim gościem dzisiaj był Siemowit Kamiński, który z grodu Stobierna przenosi się do Pilzna i tam, żeby mu było lepiej. Dziękuję ci bardzo. Ja też bardzo dziękuję, pozdrawiam i dziękuję wszystkim, którzy nas wspierają. To jest dla nas wielka, wielka przyjemność robić to dla siebie i dla was.